Widzowie, po filmie Konopskiego... Wyjątkowego. Pierwszy raz spotykam się z przypadkiem, że chłop od dechy do dechy, słowo w słowo, tłumaczy godzinne filmy z angielskiego na polski. I mówimy tutaj o naprawdę sporym twórcy, ponieważ Hardcore Teaching ma ponad 400 tysięcy subskrypcji, miesięcznie kręci od 2 do 3 milionów wyświetleń i na tych wszystkich kradzionych filmach promował też swoją loteriadę. Ale do tego, jakie zarobki pan Szymon kręci na czyjejś pracy, przejdziemy sobie potem. Hardcore Teaching w końcu zdecydował się odpowiedzieć widzom i jak prawdziwy mężczyzna odpowiedział w karcie społeczności, którą zobaczy mały procent osób, no ale ktoś tam zobaczy. Przejdziemy sobie przez wszystkie punkty, które wypisał Hardcore Teaching, no i sprawdzimy, czy one mają sens, czy też nie mają. W pierwszym punkcie pisze, że nie każdy materiał był 1:1 i część była zrobiona przez niego. Nieważne też, że każdy materiał powinien być przez niego zrobiony i to jest tłumaczenie złodzieja, który, wiecie, ma skradzione telefony czy też samochody i wiecie, ten jeden w moim salonie jest kupiony przeze mnie, reszta jest ukradziona. No kuźwa, no to jest właśnie taki typ rozumowania. On powinien każdy materiał, który ukradł, w tym momencie ukryć i usunąć, a materiały, które wykorzystywał na bazie innych, powinien oznaczyć. W drugim punkcie pisze, że miał jakieś tam ambicje i żeby robić regularnie swoje treści, ale mu w pewnym momencie zachciało się pójść na łatwiznę. Kuźwa, któryś raz już rzędu, bo on miał wcześniej też kanał, na którym też kradł. To jego pierwszy kanał. Na swoim poprzednim kanale w sumie też plagiatował, z tym, że robił ciekawostki. Później przerzucił się na zamawianie paczek z Dark Webu. Nowy. I kradł treści za granicy, chyba też 1:1. Więc no chłop po raz kolejny to robi. To więc to nie jest, wiecie, pierwszy jednorazowy przypadek, tylko po raz któryś z kolei. I on to wie i robi to w tym momencie cynicznie, żeby wziąć was na litość. W trzecim punkcie pisze o tym, że 30 milionów, które schował, to były shortsy. Szkoda, że jak już chował te filmy shortsowe, to nie schował tych kradzionych, no bo co to za problem? Shortsy były, wiecie, problematyczne, to je schowałem, bo miały błędy, a materiały, które skopiowałem 1:1 za granicy i wiecie, nic nie zapłaciłem oryginalnemu autorowi, no to w tym momencie nie ma tu problemu. Więc jak już schowałeś te shortsy, schowaj wszystkie kradzione filmy. W czwartym punkcie pisze, że ostatni materiał, który mogliśmy obejrzeć, był w 100% jego autorstwa. Ciężko mi jest w to wierzyć, patrząc po tym, że wszystkie jego treści są na bazie jakichś treści i też jeszcze na dodatek kradzionych 1:1. Więc wydaje mi się, że równie dobrze może być to z innego kanału, ale no bądźmy, wiecie, wierzmy złodziejowi, na pewno nie ukradł kolejny raz. O Boże, piąty punkt jest niesamowity. Ciężko jest na YouTubie samemu tworzyć treści długie, regularnie potężnym researchem. Dlatego kurwa ja ukradnę! Co to za problem? Ja pierdolę! No co jest niesamowite, chłopie, zatrudnia się ludzi, tym bardziej, że ty miałeś już sporo siana z YouTuba. Chatę kupiłeś! No powiedz mi, że chata nie jest kupiona, tylko wzięta na kredyt, ale nadal mogę sobie pozwolić na ten kredyt. No kurwa mać, nie wierzę, no złodziej pisze po prostu, nie no, ja se zapierdoliłem, myślałem, że danie linków to rozwiąże wszystko. Ja pierdolę, nie wierzę, że on to pisze. W szóstym punkcie pisze, że materiały fizyki wiązane z duchami były wyświetlane u innych twórców i one były propsowane, no bo nie wiedzieli, że kradnie z zagranicy, no i nie zajęli się tym, żeby to zweryfikować, no więc mogli popropsować, no bo same filmy są ok, tylko że cała treść w samych filmach jest kradziona. No to jest chyba logiczne, to nie powinno w ogóle się tu znajdować i nie służyć jakiejkolwiek formie obrony. Po raz kolejny to jest takie upłupianie swoich, wiecie, wieloletnich widzów. Tak jest z cyklu, Jezu, ktoś pochwalił mój materiał, widzowie, widzicie? Ja potrafię! A że to kurwa było kradzione, to już nie jest istotne. Ktoś pochwalił tę moją pracę, ja to tutaj wspomnę. W siódmym punkcie pisze, że filmy z e-booków nie były na podstawie żadnych materiałów wideo. No ciężko w to uwierzyć, bo złodziej no mógł ukraść. Tak samo jak twoje e-booki mogą być kradzione. Możesz je udostępnić na przykład, żeśmy zapoznali się z ich treścią. I tak samo twoimi poprzednimi kursami, bo widzowie ćwierkają, że one były kradzionymi treściami albo ogólnodostępnymi. Więc chętnie, jeżeli ktoś z was ma, to bym się z nimi zapoznał, bo byłoby bardzo dużo beki i bardzo dużo kopania. W ósmym punkcie pisze, że tam gdzie nie dał linków, to nie jest film z zagranicy kradziony. No ciężko w to uwierzyć, więc
ukryj wszystkie filmy kradzione i to rozwiąże problem. Zobaczymy, ile ich jest w rzeczywistości. Równie dobrze mogłeś być na tyle leniwy, że na nie dodałeś tych linków. Dziewiątym pisze, że nie wie, kto ma tak wysokie stawki, ale on na pewno tyle nie zarobił. Chałupę kupił po prostu, wieście mi, na leasing w kredycie i jeszcze błagając o to partnerkę, żeby dała mu kasę. A to nie jest wcale tak, że na YouTubie macie ogromne stawki. Naprawdę, ja na moim drugim kanale, Polentancie, mam duże, potrafię mieć takie naprawdę spore stawki. Przy filmie, który ma 8 minut, potrafię mieć nawet do 13, do 19 zł. Naprawdę, potrafię mieć takie stawki. Ja sam często łapię się za głowę. I takie stawki się pojawiają. Chłop cynicznie pisze, że nie wiem, on 2 zł zarabiał z tych filmów. Naprawdę, po 2 zł kradzionych filmów zarabiał. W ogóle, już pomijając fakt, że nic nie powinien zarobić na tej treści, one powinny zniknąć. W tym momencie robi was typowo takimi rzeczami. Na tych filmach długich jeszcze lepiej zarabia, niżeli na tych krótkich. I to jest rzecz, który każdy youtuber wam powie. Przykładowo taki Rock i Borys na swoim podcaście, mimo że robią małą ilość wyświetleń, mogą zarabiać naprawdę bardzo dobre pieniądze, mimo że są podcastem, który ma, nie wiem, po 10, 15, 30, 40, 50 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Potrafią naprawdę mieć dobre pieniądze, a nawet teraz wydaje mi się, że mogą być jeszcze lepsze. I na sam koniec takie pierdololo, czyli ja najmocniej przepraszam wszystkich, których zawiodłem, nie tylko pogubiłem się jako twórca, ale biegąc za trendami, czyli kuźwa, kradłem na potęgę, tak jak robiłem to w przeszłości i cynicznie was przepraszam, bo widzowie, jak wy sobie pójdziecie, to ja już nie będę miał z czego żyć. No bardzo nam przykro, hardkorze, że postanowiłeś po prostu po raz kolejny kraść. Możesz łaskawie po prostu usunąć te treści, nie wiem, przeprosić, w najlepszym razie możesz w ogóle usunąć kanał i sobie zacznij od początku. I w tym momencie zacznie robić swoje autorskie treści, a nie, że teraz najprawdopodobniej będziesz dawać tylko link do właściciela kanału, którego kradniesz, nawet nie dogadując się z nim. Wiecie, chłopaki z mniej więcej mieli o tyle honoru, że wiecie, załatwili sobie od razu licencję. Co to kurwa był za problem, żeby zdobyć taką licencję? Tym bardziej, że kanałowi pewnie nie przeszkadzałoby to, jeżeli byście się odpowiednio dogadali na odpowiedni procent. Co jest też logiczne. No ale no lepiej kraść, lepiej po prostu cynicznie zrzucić sobie w kartę społeczność, żeby jak najmniejsza ilość osób zobaczyła tę twoją odpowiedź. No i ci najwierniejsi widzowie najpewniej zostaną, a cała reszta sobie pójdzie. Tym bardziej, że widać po Social Blade, że subskrypcje zaczęły spadać. Oczywiście one nie lecą jeszcze drastycznie, wątpię, żeby leciały, no bo ilość obserwujących taki kanał, który też będzie interesować, że to jest kradzione czy też nie, może być mała, no ale zawsze to jest jakieś przełożenie, że widzowie jednak wiedzą to i będą teraz wiedzieć, że każdy twój film, każdy kolejny twój krok powinny być 10 razy sprawdzane i wydaje mi się, że kanały komentarzy będą kołować koło ciebie częściej. Ja na pewno będę zerkać, więc pozdrawiam. Jeżeli, drogi widzu, spodobał ci się ten materiał, pamiętaj, by zostawić łapkę w górę oraz miły komentarz. Ja teraz niestety będę mieć chwilę od was przerwy, no i pewnie wrócimy sobie w następnym tygodniu. Miłego weekendziku, do zobaczenia.